Stary, nie uwierzysz, kto jest w mieście. Kto? Chcesz zostać kierowcą w federacji? Jasne, nie wiem, o co chodzi. Koniu dał mi numer. Mam akumulatory do wierkarki, pendrive, SLD, karta pracownika elektrowni itp. Witam. Sky, na mechaniku pracuje. Sky, ten skin do Fortnite'a? Czekaj, idziemy. Siema. Dzień dobry. Czy ja mógłbym poprosić o naprawę pojazdu? Od tej pani tutaj może. A dobra, od tej... dobra. Dzień dobry. Witam. Proszę, jakby można było. Tutaj, ale dobrze, oczywiście, nie oczywiście. Co by pan chciał? Chciałbym naprawić pojazd. Naprawić, dobrze. I umyć. Jasna sprawa. Super. Full ten, tak? Full robimy. Full, dobra. Dobra. Czyli mówisz Sky, że teraz tu pracujesz, tak? Tak, tak. Niesamowite, niesamowite. Flach. Jasne, jasne, nie ma problemu. Jeszcze tutaj. Tylko nie powinno pracować. No jak, idzie, Nie działa, przypadek chwila. Jasne, jasne. Nie działa, Pinki. Pinki! No bo ona jeszcze szkolenia nie skończyła. Jasne, jasne, na luzie, No i co, dalej maska się nie otwiera? Jezu, Pinki! To auto nie otwiera maski! To jest weekend as fuck, wiesz o co nie, chodzi? No, to jest oczywiste, to już naprawiam. Dowodzik? Jak dowodzik? Skycot Pastor. Ale myślisz, że mnie. Ona jeszcze ten, ona jeszcze nie ma aplikacji. Nie krzycz, Pastor. No, krzyczę. Kot Pastor. Zaraz, jak coś. Jaki? Gdzie? Barbecue, bez Kriegera. Co bez Kriegera? Cześć! Bez Kriegera. Porwalo. Barbecue jak najbardziej, jedziemy. No i ciebie wybierało zaraz. Nie, to jest żart, to jest żart. Lamus siwy. Pam 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 par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 a. Kulturka! A Krieger jest broken. Czerwone korale, czerwone niczym wino, korale. Nie, no masełko, widzowie, masełko. No czad, proste, że dam im wygrać. VGZ. Pa, VGZ był tak daleko. Słucham? Co ty zrobił? Cześć. Czy przecież nie będę tym samochodem? Jechałem dla treningu, no zatrzymałem się, żeby to dać im, nie? Kto jedzie, Karbo? Kto jedzie? Karbo? Karbo. To co, ej, robimy to, Karbo? Jaki jest kolejny plan w schedule'u? W schedule'u teraz nietypowy napad, nietypowe negocjacje i robimy dobra. R8. Dobra, dobra. Ja kieruję, bo chcę się nią przejechać. Bibablusz! Dobra, to ja zobaczę, jaki mamy sprzęt. Siema, ready? Siema, dzwonię do konia, gdzie już są. Dobra. Za darmo, supers. No szkoda. Dobra, robię to, negocjuję po angielsku, mówię po niemiecku ewentualnie. No Jezus, tak. Dobra, wszyscy są gotowi? Ewentualnie mogę go zwyzywać po szwedzku. Gotowi. Svenska! Svenska! Ja garniko, jako ma pa Ameryka! O, zacząłem! No widzowie, dynamiczna muzyka do czterech, no kawał cztery. Ale dobrze wczoraj zrobiłem tą ósemkę, nie? Już jestem przy... Ale to, czad, ja czuję, że jak smaczny zobaczył, że ja dwa razy zrobiłem one shotem, to będzie dwunastka. Ale dwunastka jest actually chyba nie do zrobienia. You doing it, alright. I'm doing it, man. Clown music! 4, 2, 3, 1, ale to jest małe. 4, 2, 3, 1. 1, 4, 2, 3. 1, 4, 2, 3.
No czerwony! Kolor kształtu! 2! 1, 4, 2, 3. Kolor kształtu. Czerwony trójkąt był. No chyba że źle napisałem. Zmisklikowałem może. 3, 1, 2, 4. 3, 1, 2, 4. 3! 1! 1, 4, 2, 3. 1, 4, 2, 3. 1, 4, 2, 3. Dwa, trzy i cztery, jeden. Dwa, trzy, cztery, jeden. Dwa, trzy, cztery, jeden. Dwa, trzy, cztery, jeden. Ej, czat, dajcie mi klipa. Przecież te figury są jakieś... Ty, był kolor tła, a kwadrat był prawie na cały ten, na całe pole. Widzieliście to? W sensie był kolor tła, a kwadrat był prawie na cały kwadrat. Musiałem tam zobaczyć jakąś obramówkę pikselową. What the fuck, man? No faktycznie niestandardowy bank. Coś się stało tutaj. Ej, słuchajcie! No, wiecie, że ja tu prawie sfailowałem, bo się spierdło? What you saying? I don't really understand. Okej, man. It's scuffed, man. Okej. Okay. What happened? Okej, okay, pregę. Ship. I co, pod mapę teraz jeszcze? Nie, okej. Okay. Dobra. A tutaj akurat musi być. Euron Sheep! No i wiadomo. Sheep! And... Unlucky. Omega low! Alright. What's poppin'? Alright, yeah, man, yeah. This is a bank robbery, okay? Yeah. I'm gonna be your negotiator. Yeah. Okay, yeah. We gonna negotiate. You understand that? Okay, yeah, so yeah, listen yeah, to me. Yeah, I'm gonna be quick and I'm gonna be simple because we wait there for such many, a long time. Hostages, free hostages, just like on Florida. How many attackers? Free. Robbers, free. Three situation, okay. Okay. Wait, I will, hello, dog! Oh my god, he's English too, okay. Bro, the dog is English surprise, too! Surprise, but guy said, such a cool dog. Okay. Shit, little pup. Oh. I want three passage from the bank for three passage. R8. Three passage. For three OD passage R8. Yeah. Okay. Three passage for one. Okay, for the second one. I want no helicopter for the whole chase, you know? Oh my god. Helicopter for the whole chase, yeah. That's gonna be and hard, for the but third I will, one, I want. Shut up. I'm talking now. Listen to me. Oh and my for god. For the third one, that's toxic. I want no spikes for the whole chase. You no understand spikes, that? No spikes. Yeah. Alright. Yeah. Slow. Hey, no habla español, señorita. Slow audience. Slow audio for one. Yeah, slow audio. Wait. I got the info from my supervisor. So listen to me. Free passage and no spikes. It's fine, but the chopper for the whole chase. It's impossible. Why? Okay. Why? No. It's okay. Because it's okay. Because he said that. Okay. Who is above you? Half minute. Yeah. So I'm gonna give my proposition 65 seconds. No 65! 65 seconds, that's no chopper. That's good, and we are good. Wait. Minuta pięć... Grzechu? No, what is that? It's like Grzechu? Oh, there we go. Both of you have looked good. Oh, he's better. From UK. You did you hear? Ball of war. You can't. He's from UK. Ball of war. Wait. I've got some question. Question. Okay. Which direction are you going? Left which or right? Direction? Left one. Let's go left for one, left. One. Our left. You're right. Okay. Negotiator. Yes. Yeah. I got some information. You get 1 minute to leave the bank. Okay, right. Okay. Yeah, that's perfect. Slowly come, yeah. Mr. The hostage. The last message, just right direction, yeah? Okay. Hostage will go to your right. Yeah. After 1 minute, okay? Come here. Hello, okay, let's load. Dawaj, let's
jestem mocem, no, ja mogę sobie poradzić. I cannot understand you. Dobra, kill, nie? Wybacz. Power of kill, come on. One behind. Let's do it. Hey, let's go, man! 65 seconds! Is it GG? No, don't do that, man. Okay. Did you see the heli? Oh, heli didn't see us, I think. We saw heli, but it was looking the other direction. GG, man! GG, man. GG summit. Hell yeah. Hi. Okay, after the haste. That's it. Koksor. Ej, podzielę pieniądze. O, dobrze ci było. Z banku sobie wiesz wszystko. Nie no, chyba że po prostu dajemy do magazynu na licytację, nie? Tak, to jest tak. Czysta. Dobrze, ale proponowałem, okej. A co to faktycznie? nie, jak coś to nie ma problemu. Jeszcze kasnu to wiesz, nie będzie jaka przygarda, ale... Wysłali dwóch, którzy potrafią coś tam wydukać w bez kitu. Reszta szybko translator w telefonie bab.live. Z kitu. Dobra, trzeba będzie na początku grudnia. W rozkładzie. Flary, nurkowanie ze starym, znaczy i łowienie ryb. No. No także trochę flar trzeba. Dobra. Dzwońcie do Dii, czy łódkę ma. Dia jest... pojechał. To w razie, Sonia ma, to by pan nam może powiedzieć. Tu dzwoń do Sony. Dobra. Wyskaz. Czekajcie, rzucam wam... Po zlecenie trzeba. Erwin i Dawid. Macie pyk. Ty Wyskaz masz dla siebie, nie? Tak. Dobra, ja wziąłem. Ja też wziąłem. O, dostałem coś! Dobra, no, lepszym lesem jest. GPS-a! Daleko. Ja mam tutaj. Poczekajmy jeszcze aż dwa pozostałe dolecą, no to może tutaj. Kocham cię, Efron. Dziękuję bardzo, $6. Ja ciebie też. Mimo iż wszyscy byli zafascynowani morderstwem, pozostało ono całkowicie niezauważone. Ja wiem. Byli na pokazie magika. I magik przekrajał kogoś z skrzyni i faktycznie kogoś zabił. Nie. Ale tak już było. Tak już było faktycznie. Ale tak było chyba faktycznie, nie? No. Flara przed nami moja, zaraz tam polecę. Jeszcze raz, dawaj to tam. Dawaj dalej. Mimo iż wszyscy byli zafascynowani morderstwem, pozostało ono całkowicie niezauważone. To jest całość. Ja mam coś, ale to... Byli w kinie. Ja mam coś, co mi się kojarzy okay. Z pewną sytuacją, ale nie. Dobra, płyniemy, widzowie. Bul. Bo wszyscy umarli? Nie. O, widzę wrak. Czy ja widzę wrak? Widzę, nie? Nie widzę wraku. Tutaj, dobra, widzę. Dobra, przeszukiwanie. To był aktor w jakimś teatrze? Nie. Siała Smurf? Nie. Bo to był Pacyfik! Niby wszyscy widzieli morderstwo, zostało niezauważone. Ale to nie to. Hit jest taki, że prawidłowa odpowiedź mogła być, to był Pacyfik. Każdy widział dwa trupy. Od razu na początku, że specjalnie. Ale nie. Legit. A, ja się dobra, zaznaczcie nexta, bo ja nie mam. To jest tam kawałek dalej.
Odpowiedź do tamtego było kobieta zaśgała swojego męża, gdy na ekranie kina samochodowego odgrywana była scena innego morderstwa. Ale my kino samochodowe. Przecież. Ale to dziwne. Ebron, widziałeś GTR-a, co Carbo dostał? Co? A co ja dostałem? Przepraszam, a smaczny? Widziałem cię na czacie 2 minuty temu. A, Carbonera dostał GTR-a. Nie no, spoko, nie? Diable dostał apartament. A ja dostałem apkę, która przestała działać. Gdzie jest mój skręt w lewo? Kupiłem wczoraj, zjadło mi z SLT. Halo? Halo? Cześć, Labo. Co u ciebie? Albo lepiej, co u nas? Wszystko okej? Okay? Tak, wszystko okej. Okay. Siedzę na kanapie. Siedzisz na kanapie? Godnej nowej kanapie. Gdzie? Mamy jakąś tak, kanapę? Gada. Nie! Zobacz się teraz. Gdzie? Pokaż. To może podjedziemy pod ciebie, Summer. Dobra. Czekam, daję GPS-a. No nie gadaj! Actually Art jest tu wystawiony, holy... Siema, co tam? Siema, sorry, strzeliliśmy się. Okej, okay, rozumiem. Nie, wiesz co? Zadzwoniłem, co u nas nowego, ale Labo mi chyba pokaże. Muszę mu wysłać GPS-a, daj mi chwilę. Ej, insane. Czy my mamy coś nowego? To jest coś pięknego. Dobra, cool. Fantastycznie. Dobra, poczekamy. Ale... A ten apartament coś ma w sobie? Nie udało się, że nie widziałeś UDI? Nie no, apartament widziałem, tylko po prostu widziałem go tak, wiecie. Siema. Ja teraz udaję w grze. Siema, zaprowadźcie mnie. Cześć David, co u ciebie? Co do tego, co u nas nowego, to Dia ma zajebistą teraz, zajebisty apartament. No właśnie, jadę z laborantem tam. Let's go! Fantastycznie! Fajnie tam naprawdę. Okej, to ja tam jadę już z laboratorium. Robi właśnie napad na bank w centrum miasta. Napad na bank, my jak Bonnie i Clyde. Dobra. Dzięki. Cześć, ty robisz napad, czy ktoś robi? Nie, ktoś. Ktoś robi. Jestem ciekaw, co wynegocjują. Okej, dobra. O kurde, czekaj, bo ja tutaj zwiedzam teraz. Dobra, to idź zwiedzaj, pa. Dobra, pa. I to jest nasze? Ale co, to jest jakiś ten kuboid jest, czy co? Co? A jest! Dia kupił dzisiaj. Okej. Jo! To do Dia musi po klucze. Czekaj, tylko muszę... Do zwiedzania sto. Czuwam schabowego. Czujesz też? Oto Dia mówi, że będzie jadł schabowego. Jest schabowego! Nie, biznesmen! To siema. Jest za... Siema! Smacznego! Nie ma tutaj. Tam mają Francuzi. A nie, sorry. A i tu serio można kogoś obejrzeć? Nie? Tak, można. My podglądamy na bieżąco. Nie, ale serio można zobaczyć, czy nie? Tak, wszystko, tak, możesz apartament, wszystko zobaczyć. Chcesz weź lornetkę, chcesz zobacz. Na prawo bardziej, na prawo mają Francuzi. Ty, bez skitu tam ktoś pojechał. Tam masz na... Tam, na tamtym budynku masz Francuzów. Jakich Francuzów po raz kolejny? Ty, i co tu można robić? Przebrać się. Zwykły ten, bo ja się będę miał piwnicę jedną, wiesz, do tego. Okej. I co, i tutaj tak normalnie jest? Tu możesz być na wyspą. Tutaj można się przebrać, bo jest też magazyn. Zajebiście to wszystko wygląda, no. Kurde. Więc czekaj, dam ci klucze. O, dziękuję. Proszę. Nasz apartament! No i to mi się teraz podoba, to podejście mi się bardziej podoba. Nie mogę. A dalej jest ten, na kroczach. O! Dalej jest klucz. Dobra. Się przebrać? Okej. A, co, tu się mogę przebrać. No, tutaj masz normalnie szapkę do przebierania się. Okej. A tutaj masz szafkę. Tutaj zabrałem bodycama jednemu policjantowi, ale no. Poka. Axon bodycamera, o kurde, ale kozak. Ej, fajnie to wygląda, kichnę zaraz. Dzięki na zdrowie. Obcą w kasku kicha. Witam jeszcze jest DJ-ka, ale jeszcze z niej nie można korzystać. DJ-ka jest mocny. Bo zrobię imprezę na cały czas. A, jak puszczasz, to każdy słyszy? Tak. No tak. To baila Ela, ale to Rio de Janeiro chyba by poleciało, co? Czy są za to kary? Ja nie wiem, ja jestem chabowa, ale już dostałem informację, że... Nie, no słuchaj, no to
puścimy raz, no Jezus tam. Czy nic się nie stanie? A, i możliwe, że będę miał kablówkę na telewizji, więc będzie mógł... Kablówkę! O, zajebiście! Ej, fajne to! Ile nas to kosztuje? 260 tysięcy na miesiąc. Okej, no to tam labo będzie miał, z budżetu wyjmie. A tutaj co jest? Tutaj nic nie ma, dobra, dobra, dobra. I tu jest recepcja, nie? A, okej. Jedno kasyno na miesiąc. Jedno kasyno na miesiąc bez kitu i będzie, nie? Tak, całe. O. O kurde, ty. Co to robić? Gdzie jest Foster? Foster. O, ty! Okej. Okay. Co się dzieje? Dia! Co tam? No co tam? Co tam? Co tam? Wszystko okej? Okay? Wszystko okej, okay, a co, coś miało być okej? Okay? Ej, czekaj, że dzisiaj całe SMS od urzędu skarbowego? O, i co ci napisali? Już ci mówię. Urząd skarbowy napisał mi... Mamy cię na oku, była przerwa, tak z 30 minut i potem wszystkie pana włości w postaci pojazdów zostały zarekwirowane do czasu rozwiązania pańskich sprawy, pańskich spraw podatkowych. Aktualnie nie jest wyjaśnione, w jaki sposób wchodzi pan w posiadanie nowych włości. A potem chwila no jak to skąd? Przerwy, a potem godzina przerwy, przepraszamy, pomyłka, no, ale przy okazji się słuchaj, ja mam questa od nich. Jakiego? Czego? Żeby cię upić. Ale się nie jestem jednym zakonnikiem. A co do góry. Dio. A ty co ty chcesz? Nie, że zabić, tylko... A, no to nie, to nie. Jeżeli udowodnię im, dam im dowody, że coś tam opierdzielasz jednak skarbówkę, to dostanę 3 wybrane pojazdy z twojego garażu. To finalnie nie dość, że ja dostanę karę, to jeszcze będziemy... Czyli będziemy tylko na minus. No bo tutaj tak mamy. Aha, aha. Ale nie mogę ci tego zamrocąć. No to Dia, zróbmy reverse card, tak zwaną negocjację. To ja cię nie podpiszę, ale dasz mi 2 pojazdy. Przez co finalnie ty zatrzymasz swoje 70 pojazdów, a ja nie muszę cię podpisać, bo mam 2. Krigera nie dam. Krigera nie dam. No Kriger to już u mnie jest. Dlatego nie, mówię 2 pojazdy. Mówię, że go oddasz. Dia, słuchaj. No aha, słuchaj, szanujmy się. Ja nie mam rogu jak prowadzę, no. Muszę usiąść. Ja na prostej się rozbijam. Dia, to jest naprawdę fatalny czas, żebyś ty mi mówił, co ja mam ci oddać, bo ja w tym momencie dysponuję teczkami od Urzędu jakie Skarbowego. Teczkami? Aktualnie to wiesz się czego przestraszyłem, jak no. Zabrali mi, zawiesili mi te auta? Mhm. Że Zetorno nie będę miał jak ci oddać, bo przecież Zetorno dostałeś po to, słuchaj, żeby skarbówka nie dostała. Mi pasuje Krieger, to ty możesz no sobie zachować to Zetorno. Nie, ja Kriegerka potrzebuję z powrotem mojego kochanego. No to sobie na niego zarobisz, nie? Słuchaj. Nie, no to jest git. Dobra, a dzisiaj dobra. Są wojny magazynowe, nie? Słyszałem, 20. To może 25. Napisz na Twitterze, a może wojny magazynowe 25? Kto je organizuje? Kto je organizuje? Nie ma pojęcia. Storage Wars. Będzie można spóźnić się 5 minut? Napisałem. No ta, póki się każdy zbierze, to i tak, no nie? Maciek, that's insane! Boże, jaki dobry to jest hubowy. O mój Boże, jak zapomnieć. Actually był drogi, ale dobry. Jest sobie, tak, jest. A ile wydałeś? 25 zł. Ej, gdzie są te wojny magazynowe? Leci gipsa. Dobra. Dzięki za suba. Gdzie tu się... Witam. O, dobra, spokojnie, znalazłem. Ostatnie 5 minut na dojechanie. No przecież klikam telefon. No, telefon. Tam. Tu jest garaż? Dobra, tu jest garaż. 5 minut mam, to jest chillek. Dzięki za suba. Wrum! Nie, no to idealnie zdążymy czat. To jest git. Sony Right Wheel 01. That's nice. Gdzie nasi? O, jest. Siema.
Siwy, schowaj parasolkę. Siema. Dobra. Ej, Siwy. Chodź na chwilę. Mam Siwy przyszedł. No. Tu. Ktoś wie, o co się chodzi? No tu. You see that man? Skąd masz? Od bezdomnego. Od bezdomnego! GTR! No dawaj. Słuchaj, słuchaj. Okej. Okej, okej. Czyli tak, ty dostałeś GTR-a, Dia dostał mieszkanie. Tak. No to chyba już... Nie musimy mówić, że kasa z Pacyfika u mnie zostaje, prawda? Dobrze. Zobaczmy. Nie, no Siwy! No, przepraszam bardzo. Siwy! Kasa z Pacyfika i tak nam jest potrzebna. A, nie, nie. A właśnie Siwy, okay. Dawid mówił, że mu wysłałeś już. Wysłałem, ale to za ten... a nie, no tak wysłałem, no. 34990. Okej, dzięki za info, nikt nie pytał, dobra. Wojny magazynowe są! Wojny magazynowe są, stary. Wojny magazynowe! Nie krzycz o Pacyfiku, po lewej policji. A to Dio. Zapraszamy wszystkich. Wymieniło cię Dio. Do przodu zapraszamy. Do przodu, powaga. Powaga. Kij w dupie. Stary, oglądałem to na Discovery, znam się na tym. O co chodzi? Licytujemy coś, ale nie wiem, coś w środku, tak? Tak. Okej, okej. Żeby go otworzyć na początku, uchylić go. No, w tym w serialu tak otwierali. Otwierali. Możesz tak. Otworzyć. Tak. Ty, otwórz. Spokojnie, jeszcze chwila. Co? Plomba. Bardzo się cieszę, że tak licznie się zebraliśmy. Myślę, że coś nowego przyjechało do nas do miasta ze względu na to, że to są kontenery, które do nas przyjechały. One są zaplombowane. My nie mamy wglądu, nie wiemy, co się w nich auto znajduje. Jest w kontenerze. Za chwilkę tutaj nasz licytator wam wszystko też bardziej opowie, ale ja wam przedstawię pokrótce regulamin. Słyszałam, że tutaj ktoś oglądał już troszeczkę w telewizji, jak to wygląda. Oczywiście jest to licytacja ustna, rozpoczyna się ona od wywołania ceny, no i będzie ona podbijana względem tego, jak licytator powie, czy o 1000, o 5, o 10. To wy będziecie podbijać. Mam pytanie. Spokojnie. Mam pytanie. Za chwilkę pytania. Dobra, tak krótko dobra. Tylko wam dobra. Licytacja dochodzi do skutku oczywiście, jeżeli weźmie w niej minimum jedna osoba, która zaoferuje co najmniej cenę wywoławczą. Okej. Okay. Opłata za wygraną licytację. Ciekawe, co jest pierwszy. Usunęli ten opis. Może on być również przelewem. Dobra, dobra. Przebicie podczas aukcji ustala pracownik, który po prostu zajmuje się licytacją. Mhm. Stoi tutaj po mojej lewej. On będzie się zajmował całą licytacją. Adi. Adi ogarnia. Nie wiemy, co znajduje się w kontenerach. Nie odpowiadamy również za przedmioty, które się tam znajdują. Bo są oczywiście zaplombowane. Osoba, która zakupi kontener i znajdzie tam jakąś nielegalny przedmiot, informuje, że powinna zgłosić to do Los Santos Police Department. No i w sumie myślę, że każdy z was wie, jak to wygląda. Będziemy sobie licytować. Mamy, jak widzimy, 3 kontenery i będziemy sobie po kolei zaczynać. Proszę, teraz. No dobra, no to kolejna z zasad, to wiadomo. Zasady są proste. Po otwarciu magazynu macie 5 minut na podejście do magazynu, mniej więcej, i zerknąć sobie, co tam jest. Oczywiście sprawa wygląda następująco, że nie możecie do niego wejść, nic dotykać. Mm-hmm. No i w sumie tyle. Pierwszy kontener będzie środkowy, więc tutaj zaraz otworzymy go i zapraszamy wszystkich po kolei, żeby każdy sobie obejrzał, co w nim jest. To teraz czas możemy na pytania, czy jeżeli są jeszcze jakieś. Ile jest czasu na zapłaty? 10 minut po zakończonej aukcji. Aha. A można płacić w kraju? Rower jest w kontenerze, kontener zamknięty. Nie, gotówka. Pomodlę się za panią. I możesz przedstawić Adi też historię, nie? Aha, aha. Kontener został sprowadzony z dalekich, tam jak tu się mówi, Karaibów czy coś takiego. No i sprawa wygląda następująco, że... Rower może mieć torby! Tyle. Co jeżeli to jest debated? A co jest w środku? No to się przekażamy. Ale było, sami, to znaczy, że już ich nie ma? Stary, szybciej obcinaj tą puszkę. Jaka była historia? A oni umarli? Czy tego oni nie wiemy, żyją? Niestety. A ja bym chciał znać koniec. Ja bym chciał wiedzieć, czy mieli dzieci. Się wciągnąłem w tą historię. Stary, nie było tego w filmie. Ja mam kupić teraz kontener, jak nie znam. Opis 2 w kontenerze numer 2 znajduje się. Dobry kontener. Nie będę musiał do dentysty iść, jak plomba jest w kontenerze.
Biorę to, biorę, bo to licytuj, Trevor, licytuj. Słyszymy się wszyscy, halo. Wszyscy my, a, słyszymy. No, no, no. Zapraszam tutaj ludzi też troszeczkę. A będzie bliżej pan takim wzorem. I pamiętajcie, trzeba mówić zawsze jeep! Tak jak ten serial. Nie oglądałem. Dobra, dawajcie tutaj na ten. Wojny magazynowe na Discovery. Chodźcie tutaj, tutaj będzie git, tu będzie git. Kama będzie, jak będziemy dostać. $1000 już tam, jeep! Ile jest? Jeszcze raz, bo nie słyszałem. 40 tysięcy. A ile to jest wywoławcza? Ty i tak ty się płacisz. Dobra, cicho, cicho, dajcie mu poprowadzić. Czy ktoś da 45 tysięcy? Dobra. Trevor Phillips, 45. 50 złoto. Z Jarus 55. Z Jarus 55. Carbonara 65. Carbonara 60. To ja daję 70. Pan w niebieskich spodniach, 70, tak? Trevor 85, je? Trevor 90 daje. 90, dobra, co? Carbonara 100, je? Carbonara 110. Erwin 115. Erwin 115. 120. Po skórze! 120, okej. Szeryf 150. Sens 170, bo szeryfi są. Carbonara 200 jest? Nie, ja kupuję, zostawię. Ty impostorze! Carbonara 200 po raz... Carbonara 200 po raz pierwszy. Szeryfi 210. Szeryfi 200. 215, Erwin. 215, Erwin. Dobra, cent 220. Więcej nie mam. To 225, Erwin. 225. 300, Erwin. Torbie dwa tiramisu. No, 300 po raz pierwszy. To spieszniamy jeszcze. Na czat, mamy do 350. 300 po raz drugi, Erwin. I to za nasz hajs. 315. 315, Erwin. 315 po raz pierwszy, Erwin. 315 po raz drugi, Erwin. Może niech pan Erwin sam ze sobą śpi. 315 po raz trzeci, Erwin. Gratulacje. Dziękuję. Rower. Rower kupiłem. Rower za 315. Proszę tutaj podejść do koleżanki w siwych włosach po umowę. Jasne. I zaświadczenie o zakupie. Zapraszam. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam tutaj. Dobra, dowodzik pana poproszę. Jasne. No i dobrze, zaraz przejdziemy do następnego kontenera. Biliśmy się w trójkę, nagroda na pół. Pani mówi co było w środku, bo nie wiem czy go bić czy nie. Zaraz sobie pan zobaczy sam. Przecież oni nie wiedzieli, że to było zaplombowane. Ja już tutaj wypełniam umowę, momencik. Faka idzie. Tu chodzi o experience, panowie. Przecież wiecie, co my jutro robimy, nie? My? No my. No. Runda no trzecia, no. No, ciekawe jak, no? Powiedz mi. No normalnie. Ja mam jednego, on ma drugiego. A masz... A, no to się kupi. No spokojnie, kupi no, się. No spoko, jeden na mieście kupi się. No. Zaraz, no, zaraz się Sana puści na sakiewy i będzie zrobione, spokojnie. Umowa kupna sprzedaży samochodu, Erwin, ty, no joke. Podpisaną wyślij. No dobrze, to teraz co, proszę możemy tam zaczynać już powoli? No nie gadaj! Dawaj tym jęzorem, stary, więcej. Ja mam to uzupełnić? To w takim bądź razie. Prawy wygląda na to. Czekaj, pokażę wam. Oglądam cię już od 2018. Był to piękny czas spędzony na twoich stronach. Dzięki temu filmowi mogę ci się odwdzięczyć za ten świetnie spędzony czas. Evron Love, kupujący, że nie oblujesz jak poprzed... ale lecz nigdy nie został odebrany. Erwin Knuckles! No, można tak powiedzieć, nigdy nie wiadomo, co się dzieje z właścicielami. Dobra, git, ale śmieszny. Ty normalnie roleplay i teraz daję zapisz. W takim bądź razie, cena wywoławcza tego kontenera jest 100 tysięcy. Cena przebicia... No dobra. 100 tysięcy? Odsyłam, ale roleplay, widzowie, top RP. Upload. 300 szeryfi. 300 szeryfi, dobra. 320. Topper PM 320 Edek. Okej. Okay. 320 Edek, dobra. Pieniążki pan ma przy sobie, rozumiem? Mogę przelew? 400 Edek, dobra. A, nie mogę przelew. Nie.
400. Dobra, a mogę, to pojadę na szybko, dobrze? 460. Dobra. Dobra. O, czekam. No pan powiedział, że 10 minut tutaj na wpłatę, także wyrobię się. Gdzie jest mój samochód? Dalej za dźwigiem. A. Aha, okej, dobra. Jaki ukryty, ty. Ile tam było? 315? Te drzwi. O nie, ten silnik. Czat, ale czuję, że jakieś totalne gówno kupiłem. A tu chodzi o experience, że uczestniczymy w evencie. No czat, 10,5 miliona z ostatniego Pacyfika, gdybyśmy uciekli, nie? No powiedzmy sobie szczerze. 300k w obecnej inflacji. To nie jest aż jakieś nie wiadomo jakie pieniądze. A zawsze event, trzeba wspierać eventy. Graczy. Bez kitu, widzowie, naprawkę. Siema, chciałbym zapłacić tutaj, tak? Okej, dzięki, hej. Widzicie, zapłaciłem brudną teraz, bo jestem giga warlordem. Gdzie ja idę? No tak, żeby te drzwi zostawić otwarte. Seat one. Dobra. Szeryfi za 600k kupili jeden kontener, no w sumie mają, ostatnio się wzbogacili, nie? A ta pani? Bo my mamy jej wpłacić pieniądze. Pieniądze po zakończonej licytacji, nie? A, okej, okay, nie, bo ona chciała teraz, dobra, dobra, spoko, pewnie. Stary zabrudzony Emperor, parę kartonów widać na półce torebeczkę z biżuterią. Stary zabrudzony Emperor, widzowie, to może być, wiecie, jebaited. Te dwa miesiące były super trzy. Bo tutaj mamy, mieliśmy samochód, no nie? I oni za 600k kupili samochód z czymś. Tu był rower. Historia kontenera wygląda następująco. Dowiedzieliśmy się paru rzeczy, że było to młode małżeństwo, które no, lubiało się zabawić, że tak powiem, w niektórych klubach i postanowiło, że tak powiem, sprzedać swój dorobek życia i odejść z tego świata, niestety, bo to starsze małżeństwo, tak? No i... Nie młode małżeństwo, mówisz przed chwilą? Nie, starsze małżeństwo. Aha. Aha. Staromłodzi. Staromłodzi, no wiadomo, każdy się czuje na tyle, ile wygląda, nie? Dobra, no to cena wywoławcza tego oto kontenera to jest 7,5 tysiąca. Cena przebicia to jest równy tysiak. 7,5, Adek? 7,5 Adek. 10 Erwin? 10 Erwin. 15 Samir. No to Trevor 15. 20 Adek. 20 Adek. Strasznie mała cena wywoławcza. Czy Trevor to nie jest debated? 35 Adek. 35 Adek. 40 Trevor. 45 Trevor. 45 Adek. 60 Trevor. 60 Trevor. 65. 120 Carbonara. 120 Carbonara. 130. 130 Trevor. Francu 140. 150 Trevor. 200 Carbonara. 210 Samir. 210 Samir. 220 Carbonara. 220 Carbonara. 231. A ty to się uśmiechnął, jak usłyszał 200. Jeszcze raz. Samir 230. Samir 230. 231. 231. 231. 235. 235 Samir. 240 Carbonara. 250 Francuz. 260 Samir. 260 Samir. 270 Francuz. 300 Samir. 300 Samir. 310. 310 Francuz. 350 Carbonara. 350 Carbonara. Co ktoś na OC ci napisał, czy mogę prop fixa zrobić? 380. 380 Samir. 500 Francuz. 500 Francuz. Czat, to jest już 550. Za dużo, Imo. 550 Samir.
Słuchaj, jak ktoś przebił do stuka, to chłop miał bekę. Przecież ten, który to licytuje. W sensie ten, który to koluje. A wiesz co, Carbonara do mnie? No. Czy składamy się na pół do 300? Ja mówię, że tak. I on pisze 350, ja mówię, ostateczna, więcej nie daje. A on 600. Po raz drugi. 655 po raz trzeci Samir. Gratulacje. Zapraszam tutaj. Dobra, kupił Samir. Wszystkie, które jakikolwiek sposób zakupiły kontenery, zapraszamy tutaj do mnie. To ja tutaj. Czerew, tak? Ten osoby, które wygrały. Nie, to jest Samir nie, do papierologii tam, nie? Do pan wygrał, do pana. Robert, nie? A do mnie tutaj, no. Oho. Przelewem, będzie? Nie, nie, gotówką, 315. Mogę po gotówkę jechać w tym czasie? Tak, jest. 315? To ja mam pytanie, czy mogę rower? Pan wygrał kontener numer 2, dobra. Ja wygrałem ten środkowy, tak. Tak, tak, tak. No to może pan już bezpośrednio sobie zobaczyć, co. Czyli ten rowerek, tak? Rower i tam rower kartony. Rower jest mebla, tylko nie mogę wsiąść. To mogę dostać rower w prezencie? Nie, nie, zaraz. Sam rower będę mu? Zaraz zobaczymy, podaj spokojnie. Samo to do tylko sam, bo nie dam, że tak powiem. Odsłonujcie się wszyscy. Dobry. To co on robi? 925. Okej, okay. Mamy 5 toreb. Czekajcie, ja tylko jeszcze dam. Tylko może trochę. Czekaj. Nie no, ja nic nie ukradnę. I teraz możecie sobie. Dobra. Nie, 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 czekajcie. Bo ja dostałem, jestem właścicielem teraz. To zróbmy tak, że. Weźcie mnie, eskortujcie, bo jest za dużo tych toreb teraz. Do najbliższego garażu. Ej, to moment. Nie, to ja będę czekać. Tak, proszę się do mnie zgłosić za pół godziny, dobrze? Ja daję wizytówkę. Poczekaj, bo ja mam swój numer chyba. Tak? Napiszę SMS-a, sprawdzę, czekaj. I dawaj do swojego samochodu. Dobra. Gratuluję. Dzięki. Nie ma problemu. Tu. Jak ty do tego rower chcesz zmieścić, stary? No. Dawaj. No dach. Parking na przedokonie. Parking przedokonie. Każdy pojedzie to. Masz napis Arkadiusz nawet. Aha, dobra. Lewo. Tu. Dobra. Idziemy. No tu jest garaż, no. Tak właśnie. Tylko ja już tego nie odstawię. Czekaj, połóż. Poddam. No dobra. Dobra. Sprawdzamy torby. Czekaj. Zostawię ci ostatnią. Pierwsza torba. Uwaga. Nasrane w środku. Gram, 33 gramy Lemon Haze, 33 gramy Lemon Haze, baton czekoladowy. Kolejna torba. Z 5 torb, jak coś. Paczka kokainy, żółta wiertarka i dwie figurki Neko. W sumie żółta wiertarka to jest mi. Lepiej. Okej, okay, kolejna to jest dużo niebieskiej mety i jointy Lemon Haze. Dużo niebieskiej mety to jest ile? 4. Kolejna. To 2000 brudnej, czarny pendrive i dwie pary słuchawek. I ostatnia, otwieram labo, bo się zaraz. Dobrze. To 5 sakiewek z biżuterią, 2000 brudnej, matrioszka, Neko i zdjęcie Sonego. Kupiliśmy ściek. Kiedy robimy naszą edycję wojen magazynowych? Ej, to jest taki biznes, że to trzeba. Chciałem to samo robić, ale z tymi faktycznymi magazynami, wiesz, na przykład cena wyjściowa 600. Mm-hmm. Czyli cofali o magazyn i że w środku experience, jest. Ważny jest experience, panowie. Zostaliśmy. Ciekawe jestem, co Samir tam miał. Ciekawe doświadczenie. Ciekawe, co Samir miał po 600 policja koła. Miała, bo chłop mówił, że nazwał ten kontener Dubsta z limitowanymi klamkami. Pewnie klamy, pewnie było dużo w torbach. To sobie piszcie, policja się zgarnęła. Ej, ale elegancko podpuściłem go z tym ostatnim kontenerem, co? No. Najlepsze było to, że jak ktoś z 50 powiedział 100, to ten chłop prowadząc zrobił taki brek. Ale ja wiem, że Samir jest nagrzany, bo mówił ja ludzie, proszę, dajcie coś kupić, nie? A ja mówię, brał, to mu o tysiaka podbijałem.
Szczerze, tam paczki pewnie z kodeiną w tych kartonach. Panowie, były. Jutro robimy Pacyfika po hajs, bo trzeba mieć hajs na licytację. Mamy pendrive'a jednego, ja mam drugiego, tylko potrzebujemy taśmy, dwie. No, i potrzebujesz masy plastycznej. Taśma jest z tradowania sakiewek. Czyli jubiler. Czyli jubiler, no. Bo ty masz dia laptopy, ja mam dziwny telefon, mamy kartę dostępu, znaczy kartę dostęp do wejścia. Dwa laptopy starczą, czy muszę kupić jeszcze? Dwa laptopy starczą, no. Znaczy, no, jednego jakbyś ogarnął, to byłoby git, byłby zapasowy, no nie? Chociaż w sumie to nie ma znaczenia, bo dwa i tak mamy pendrive'y. Dobra. No to... Teraz potrzebuję przelewu za pierwszego Pacyfika i to ja potrzebuję. Ile ty chcesz, Karbo? No, tyle ile tam wychodziło, nie? Dobra, 425. Jaki ten numer? Bo muszę stuningować GTR-a i spłacić resztę rzeczy. Bo części w drogę generalnie, drożej niż R8 wyjdzie tuning. Ile części? Co? No ile cały część? Tuning mi poszło? Wyjdzie koło 1 400 000. Moglibyśmy jubilera zrobić jeszcze przed jutrem, jeżeli ktoś jest chętny. Potrzebujemy? Ja mam sakiewki dla Asana. A ile masz? Ja też mam sakiewki dla Asana. San raczej sakiewek nie zrobi. Ale generalnie chodzi mi, że tak już przyjmuję, że dla Asana, ale sakiewki mam 50. To chyba sakiewki. Wygrałyśmy w licytacji sakiewki. Z nich na pewno coś będzie. Która to była, czat? Czy ja ją odłożyłem? Ja ją odłożyłem do tamtego, nie? Ta. Także sakiewki mam, tylko trzeba by je porobić, nie? To jest kwestia. Halo. Witam, Pytanko jest. Witam, jasne. Erwin Knuckles. 80 000 masz pożyczyć? Pamiętasz, jak ja potrzebowałem? No tak, ale ja nigdy nie miałem i mówiłem, ile mam, ale to nikt nie było wystarczające dla ciebie. Zgadzacie się na żądanie pomocy, ale nie wypuszczacie zakładników za darmo. Mogę ci pożyczyć, a na ile? No nie wiem, najlepiej tak długo aż to odrobię, czyli myślę, że to przyjdzie. A ile? 250 koła, bo trzeba od Karbo kupić jubilara. Tak będzie? Przemyślę sytuację, zaraz odzwonię. Jeszcze jedziemy! On bez tyłu nie ma jakiegoś super buta ani nic. No ale stary GTR-ek. No. Do tego to już Dreamland pasuje. Ja i tak nie potrafię jeździć. Nie, no panowie, jest git. Sadgi GTR-ek. Sadgi GTR-ek. O Jezu, przepraszam, zobaczyłem się. Nie, no śmiesznie. Ale to, stary, powiem ci tak. Ale tak szczerze, dźwięk tego auta jest wyjątkowy. No. Kurczę, chciałbym ten palec ogarnąć jeszcze na jutro, bo to jest dwie bańki czystej, nie? No. Bo jutro sprawdzimy elektrownię. Ale skąd wziąć, kurde, palec? No nie wiem, ja bym tak szczerze farmił wszystko, co do teraz farmiliśmy, czyli flary, sakiewki i tak dalej. Mafiozo, dziękuję bardzo. I zostałbym przy farmieniu tych rzeczy, które farmimy teraz. Bo taka prawda, że raz za razem nam się pojawiały coraz nowe rzeczy, nie? No. To prawda. Także nie mamy pewności tak naprawdę, czy mamy wszystko, czy nie mamy wszystkiego, bo wiesz, jak po 200 sakiewkach coś wyleciało Sanowi, to skąd wiemy, czy po 250 nie wyleci jakaś kolejna rzecz tak naprawdę. No to prawda. Bo w tym momencie Pacyfik dla nas wszystkich jest szczerze jeszcze zagadką, nie? Pacyfik jest bardzo... Sprzedają ten magazyn. No generalnie... Mi się wydaje, że my dużo jeszcze nie odkryliśmy do Pacyfika. No, dlatego trzeba starać się farmić i tak dalej. No tak. No trzeba. Żeby sprawdzić, czy są jakieś alternatywy, nie? Bo tak naprawdę nie jesteśmy w momencie, gdzie się zatrzymujemy mówiąc dropnęliśmy wszystko, tylko jesteśmy w momencie, czy... A nóż coś jeszcze jest, no jesteśmy, nie? W momencie, gdzie nie możemy otworzyć Lower Vaulta, bo brakuje nam przedmiotu. No właśnie. Więc skąd wiemy, czy się nie pojawi nam coś nowego, nie? Ale ma dźwięk ten GTR. Sadgi.
No spokojnie, Karbo, zaraz na Karzonika naprawimy, nic się nie dzieje. No spokój. Ale jakiego miałem zonka, jak wczoraj Sonia stoi z dwoma i sobie je tuninguje i mówi: jeden jest twój, masz minutę, żeby przyjechać z umową. O kurde. A Dawidek, łasy, pierwszy co krzyczał: jadę po umowę, dajesz mi reskę. I szczerze? Ja, halo? No, dzwoniłeś. Mogę ci pożyczyć tą kasę, ale do środy musisz oddać. To, a kiedy jest środa? Dzisiaj mamy sobotę. O, to może być ciężko te. No, możesz zawsze pożyczyć od kogoś innego. Wiesz, zapożyczać się, jak jakaś Wenezuela, nie? Daj mu do czwartku. Jakaś Wenezuela. No dobra. Okej, okay, ale... Od kogoś innego się zapożyczyć na dłuższy termin, a jak nie, to przyjdę do ciebie wtedy. Dobra, pozdrawiam serdecznie. Ej, David, bo ty negocjujesz, wiesz o tym, nie? Ja nie mogę. Nie no, jak nie mogę? Jako deal. Zakaz. Zakaz. A nie, to było bardzo dobrze. Ty, wybranie. Jutro Pacyfik i sprawdzamy elektrownię. To jest nasz jedyny trop do Lower Volta jak na razie.